I znów mamy. 17 stycznia jesteśmy na komisariacie na Wilczej. Przyszliśmy po Romualda Tomka, który został nie bezprawnie zatrzymany. Będziemy oczywiście rozmawiać. Dzień dobry, dzień dobry. Chcieliśmy się o pana Romualda dowiedzieć, który został kolejny raz nieprawnie zatrzymany. Pan Romuald, jak się nazwisko pan powie? Piątek, Romuald Piątek. Chodzi o to, że już w tej sprawie był 10 zatrzymywany, czyli dokładnie tydzień temu i 24 godziny go przetrzymano. I w tej samej sprawie, gdzie jest wiadomo, nie można ponownie zatrzymać. To już jest całkowite łamanie prawa. A to nie jest pierwsze zatrzymanie, tak? A nie, to nie jest pierwsze zatrzymanie, to już jest kolejne, ale w tej akurat kwestii, w tej samej, dokładnie, idealnie, co do joty, z tego samego miejsca, to już jest drugie zatrzymanie. No, już wcześniej też, ale idealnie, identycznie tak samo to wyglądało. Także to już jest definitywnie... Potwierdzam, osoba jest zatrzymana, o tych personaliach do panów zejdzie pan rzecznik. No dobrze. I on w imieniu komendy będzie z panami rozmawiał. No dobrze, no i mam nadzieję, że się wytłumaczy, dlaczego łamią prawo. Proszę, w imię prawa proszę, łamią usiąść prawo. I proszę poczekać. Dobrze, dziękujemy. No tak. Ta sama plansza przecież była. No tak. No, idealnie, ja dlatego celowo to mówię, że idealnie powtórzyli, Romek to celowo, idealnie powtórzył, bo nie mieli prawa go zatrzymać. To już jest, o to, czy przestrzegają prawa. To jest po prostu totalne złamanie prawa. Wiedząc, że policjant wyraził, że zna, że ta sama osoba, tak, w istocie. Dobra, na razie poczekamy.